No i cóż, Kobi lepsze od Lego. WTF, WTF, WTF! Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. I poprzednia wypowiedź nie tyczy się oczywiście tego, że Kobi jest lepsze od Lego, jest porównywalna, czy lepsze, czy gorsze. To jest temat na inną w ogóle rozprawkę. Ale co sprytniejsi moją wypowiedź pewnie będą wycinali i wykorzystywali teraz w różnego rodzaju filmikach. Chodzi mi natomiast o jedną rzecz, o katalog! Lego pierwszy katalog wypuściło na styczeń, maj, czyli od czerwca powinien być nowy, natomiast mamy już połowę maja, cały czas nie mamy nowego katalogu, a Kobi nowy katalog wypuściło. I ja wiem, że to nie jest to samo, ponieważ Kobi trochę inaczej wypuszcza te katalogi, nie wypuszczają na pierwszą i drugą połowę, tylko tam są jeszcze chyba w ogóle cztery te katalogi i tak dalej. Niemniej, ustaliśmy właśnie katalog numer 2 na 2020, czyli lepiej od Lego troszkę, tak? Bo Lego cały czas nie wydało 2 na 2020. No i dziś, moi drodzy, się przyjrzymy temu katalogowi, zobaczymy, co tu się pojawiło nowego. W gwoli ścisłości, pierwszy katalog u mnie na kanale już był i zajrzyjcie teraz na narożnika, bo po prostu nie będę tutaj jeszcze raz omawiał wszystkich zestawów, które się pojawiają, tylko i wyłącznie te nowe, tak? Na nich się będę skupiał. Wiem, że w pierwszej połowie roku obiecałem, że coś kupię więcej, zacznę więcej z Kobi kupować, się nie udało, ale tyle innych fajnych podróbek mi wskoczyło, że no, na to Kobi cały czas nie ma miejsca. Tym bardziej, że wiecie, testujemy te nowe rzeczy, testując dosłownie, czy są w ogóle fajne, czy się da nimi bawić. Kobi wiemy, że jest bardzo fajny i bardzo dobry, więc tutaj nie ma czego testować. Dobra, moi drodzy, skupmy się na nowym katalogu, co tutaj znajdziemy, co tutaj się będzie działo, zobaczymy. Tu nie chciałem tego, znaczy chciałem powiększyć, ale może jeszcze nie teraz. Dobra, tutaj mamy same starocie, poniekąd dalej starocie, wszystko dodatkowo serii raczej takie, które mnie nie interesują. Natomiast mamy tutaj troszkę, widzimy już nowości się pojawi na pewno. Pojawi się na pewno, ale to dopiero w grudniu, Fiat Abarth. Nie mam pojęcia, co to jest, ale szczerze powiem, mało klockowo jak dla mnie wygląda. Troszkę, w ogóle jakimś skorpionem tam jest zaznaczony. Skoda Fabia to już była, również w grudniu pojawi się, spójrzcie, Skoda Octavia kolejna, bo może, nie no, to jest klockowy już. Kolejna Skoda Octavia się pojawi, under development. Również Skoda Octavia 3 Kombi. Co oni mają z tą Skodą Octavią? Aż tak fajna jest Skoda Octavia? Dalej nie mam, nie mamy nowości, przepraszam. Będzie, a nie, 2020, to już było właśnie. Miałem mówić, że kojarzę z kogoś tego Trabanta. On jest taki właściwie w takiej półce, że właśnie nawet bym go chciał. Natomiast nowością na pewno będzie tutaj, spójrzcie, Łada 2101. Fiat Abarth takiej wersji będzie nowością również w grudniu. I jeszcze taka Łada, czyli Łady będą czymś, co wyjdzie nowe. Okej. Może na którą się skuszę, aczkolwiek jeżeli chodzi o te samochodziki, zdecydowanie bardziej podobałby mi się taki wóz jak o ten tutaj, szpitalny. Czy chociażby, teraz go nie widzę, czy ten wojsko, nie, musiał być. Czy milicja, o jest, czy milicja, milicja jednak byłaby to nowa. Dobra, dalej tu mamy nowości, okej, więc słabo, ten mur berliński jeszcze. Dobra, miałem nie opowiadać o starościach, a tu się na starościach skupiam, ale spójrzcie, mamy nowość. Czyli barakasy policyjne, policaj, to też jakieś trzy barakasy, też bardzo fajne i kto wie. Żeby te youngtimery były tak ciutkie tańsze, to byłoby łatwiej. Dobra, mamy tutaj pierwszą wojnę światową, trafiamy i mamy pierwszą, nie, nowość, to już chyba było w poprzedniej. Dobra, czas sobie to zmniejszyć i jechać, moi drodzy, dalej, żebyśmy nie dublowali tego, co już było, to macie w pierwszym katalogu. Natomiast tu trafiamy, nie, nowości 2020, te pakiety figurek już były, na niego się muszę skusić, no bo to bez kitu jest jednak tańsze, jest jednak w mojej półce cenowej, również ten mi się podoba, ale gdzieś tu widziałem, bo ja oczywiście za bardzo nie przeglądałem tego katalogu, ale tak wiecie, gdzieś mi mignęły już nowości w internecie. Bardzo fajny jest ten Willis, on naprawdę jest ciekawy, a szkoda, że mam tu tylko jedną figurkę, bo prosiłoby się o minimum dwie, żeby jedna prowadziła, a druga była na pace. Również dokładnie ten tutaj Ford GPS, bardzo interesujący. Myślę, że na któryś z tych dwóch autek, wybaczcie, ja nie widzę, czym one się w ogóle różnią, właśnie na militarach średnio znam, ale się muszą różnić, no poza tym, że nadruk to jest, tak? Dodatkowo zaznaczmy, bardzo ważne, widzimy tutaj, mamy cały czas zaznaczone, że pad printed, no stickers, moi drodzy, czyli Kobi robi to, czego Lego nie potrafi, czyli odchodzi od naklejek jak się tylko da, a Lego nie potrafi tego zrobić. Nowością również będzie SDKFZ, dziwna nazwa, no ciekawy, pustynny, okej, to już jest druga wojna światowa, żeby nie było, natomiast tutaj chyba nie było nic z nowości, tu są wszystko starości, łącznie z tym rudym.
Jeżeli pójdziemy sobie na kolejną stronę, widzimy, że faktycznie tutaj jest nowość. Nie, to są wszystko nowości 2020 i ja nie pamiętam, czy one były w pierwszym katalogu, czy nie. Ale chyba jeżeli by były, to wtedy pisałoby tu tylko New 2020. A jeżeli by ich nie było, to wtedy to jest podana data. Tak mi się chyba wydaje z tymi nowościami. Naprostujcie mi w komentarzach, jeśli się mylę. Chodzi mi dokładnie o ten opis tu na dole. Chociaż tego też nie kojarzę. Nie no, było chyba. To jest w ogóle kapitalne, ale kurde, pewnie cena jak nie wiem. Bo to jest nowość. Dobra, jest nowość. No właśnie. Nie było więc jednak tego. Karl Gerard. Okej, 60 cm. No, można pozazdrościć. A tutaj proszę, piękne działo, nie naprawdę, to jest majstersztyk. A 1500 klocków to kategoria cenowa będzie wysoka. Zdecydowanie poza moją. No i o to mi właśnie chodzi. Tam na przykład, o, tu macie piękny przykład teraz. New 2020 oznacza, że ten zestaw chyba był i już był w pierwszym katalogu, natomiast New 2008-2020 oznacza, że wejdzie w tej drugiej połowie roku, bo mamy podany miesiąc konkretnie. Tak mi się wydaje. Natomiast ten Sherman jakoś tak mnie specjalnie nie rusza jako czołg, więc raczej nie będę go polował. Kolejne dwa nowe pojazdy. Tutaj mamy amerykański oraz no to jest niemiecki, prawda? To jest niemiecki. Okej, ale nie tak, żeby poruszyło to moje serduszko. Tutaj mam również Tigera i Half Tracka. Też spoko wszystko. W ogóle czołgi jakoś tak średnio. Zdecydowanie, no mamy Panzer jeszcze. Zdecydowanie bardziej chyba samoloty mnie tu kręciły. Czołgi też coś mają, ale jednak ja chyba jednostki latające bardziej zawsze sobie ceniłem. Kolejne dwie nowości to T-34 oraz Panzer Tiger. O, Tiger. No to w sumie Tiger Cobra, taki klasyczny, można powiedzieć, czołg, no bo jednak Tygrys to była klasyka wojny. Mógłby być czołgiem, na którym się skusił, chociaż ten ruski mi się bardziej podoba. Może dlatego, że jednak bardziej ruski wolę. Natomiast co mi się bardziej spodobało tutaj, to spójrzcie. Nie wiem, co z board games, ale mamy Tank Wars, Small Army, czyli będzie we wrześniu gra wydana planszowa i to jest coś, co by mnie zdecydowanie zaciekawiło. Natomiast patrząc na tą grę, no nie jestem pewny, czy no mamy mikroskalę, będzie tu się działo coś ciekawego, ale co? Nie wiem. Ja poczekam może na jakieś recenzje i wtedy dopiero gdzieś tam sobie postanowię, czy warto, czy nie warto. Na pewno nowością o kolejne fajne autko, czyli mam trzecie właściwie bardzo podobne do siebie autko i tu również zestaw wietnamski. On mi się podoba ze względu na tego Chińczyka. Ten wietnamski zestaw mi się podoba ze względu na Chińczyka i rozważam ten wietnamski właśnie i jego szukałem, na niego czekałem. Air Cavalry Huey, taki helikopter wietnamski, w sensie, bo to jest Wietnam, prawda? Tak, już Warren Wietnam, poznaje się. Więc on jest taki wietnamski mocno, ale czy mi się podoba? Jednak chyba średnio. Właściwie cała seria wietnamska, jak widzimy, tutaj jest nowością i to jest fajne, że Kobi jakby cały czas coś nowego kombinuje, coś nowego wydaje. To jest naprawdę super. A tutaj spójrzcie, tutaj jeszcze... Co oni tu na łańcuchu wiozą? Jakąś kłodę? Nie wiem, o co chodzi kompletnie. Okej, PT-76, nie mylić z Falloutem. I M113, w ogóle to takie nazwy zestawów, nie? Jak tak sobie tutaj pomyśli, jak tam Lego ładnie nazywa te zestawiki typu pluszowy, misiu, Andrei i tak dalej, a tutaj nazwa w ogóle, cyk, tak jak się nazywa w oryginale. Ja rozumiem, bo to oczywiście nie są takie klocki dla stricte dzieciaków i tak dalej. Niemniej, no tak zabawne, że nie ma żadnego członu wcześniej samolot, czy coś tam, czy trzeba być ślepym, żeby nie widzieć, że to samolot, nie, ale... dobra, Kawasaki, o, właśnie o takim czymś mówiłem, Supermarine, to jest fajny samolot, który mógłbym mieć, natomiast tu nie mamy nowości, więc nie skupiamy się kompletnie na tych zestawach, jedziemy sobie dalej, a dalej też nie mamy nowości, więc też jedziemy dalej, co tam nowego jeszcze Kobi ma dla nas, tu mamy, ale to są nowości, które już były, dalej dwie nowości, które już były, kolejna nowość, która już była w tym roku, także tu mamy natomiast dwie nowości, które dopiero będą, a jest to, moi drodzy, Junkers, co? Myślałem, że Junkers to są piecyki bardziej. I dwa Junkersy będą, tak? I to jest medyczny, a tu nie wiadomo jaki, nie mam pojęcia, co on kompletnie robi. Natomiast znów patrzcie, prawie przy każdym zestawie mamy napis, że nadruk, a nie naklejka. Ja mam nadzieję, że tutaj prezes Lego ogląda teraz mój film i że subskrypcję też mi zostawił i dzwonka, i tak jak wy. I że ono to widzi i Lego zmieni swoje podejście. Kolejne kilka samolotów, ale tylko jeden jest nowością, jest to Messerschmitt i on mi się podoba i myślę, że jak kupię samolot, to kupię chyba sobie właśnie tego Messerschmitta tego. Również ten jest nowością, ale on taki zdecydowanie nie za duży, taki Messerschmittik fajny. Ta kolorystyka też nie, kolorystyka też spoko, tym bardziej, że jest nadruk, a nie naklejka. Docenimy. Dobra, idziemy dalej, mamy ORP Orzeł.
fajnie, ale to jest starość, więc tutaj w ogóle to są piękne statki, w ogóle na telewizor sobie postawić czy coś, to po prostu złoto, ale to trzeba mieć pieniążków dużo i trzeba mieć miejsca dużo i najlepiej telewizor nie płaski, bo na płaski nie wejdzie, nie? Mamy tu kolejne nowości, we wrześniu wyjdzie nam Scharnhorst, pachnie Niemcami, oraz Bismarck, Bismarcka znam. Okej, okay, ładnie to wszystko, naprawdę się prędzej. Może kiedyś moje budżety pozwolą mi na takie zakupy, póki co nie. New 2011, czy 11 miesiąc, czy w listopadzie. W ogóle dziwny system, nie sądzicie, z wydawania tego wszystkiego? Tak w sensie to nie ma takiego systemu wielkiego, na zasadzie nie ma czegoś takiego, w sensie, że na przykład dostajemy wszystko jak w Lego, większość przynajmniej w czerwcu, a później tam coś w listopadzie będzie rzucone w październiku, a taki jeden, tylko tak faktycznie co jakiś czas... W sensie w czerwcu staniemy z 2, w kwietniu z 4 i tak dalej, i tak dalej. Dziwny system, ale nie oceniam, jeżeli się sprawdza. World of Tanks, tutaj chyba, nie no, muszą być jakieś nowości. Muszą, bo Kobi by nas tak bez nowości nie zostawiło chyba, prawda? I są nowości, ale nowości są, nie, są już na pierwszej stronie nawet. Spójrzcie, nowością będzie tutaj ES7 Granit. Co to w ogóle za DJ jest? Disco wojna. Disco wojna jakaś tam, mówię, to się szykuje. Nowością również będzie PZK. Zastanawiam się, jakby tak zadzwonić sobie na przykład, wiecie, jakby tak były starsze lata, jakby się dzwoniło, zamawiało ze sklepu internetowego, przez telefon zestaw. Proszę, PZKFP, przepraszam, jedno od początku. Wiecie, o co chodzi? I można łatwo to... Ja wiem, że jedna litera tu nie zmieni systemu, ale no myślę, że to by było całkiem zabawne zamawianie przez internet. Że też może czas otworzyć drugi sklep, nie tylko z Lego, ale i znaczy z alternatywami w tym przypadku i właśnie zrobić zestawy z Kobi zamawiane tylko i wyłącznie telefonicznie. O ile Churchill czy M4 Sherman są łatwymi do wymówienia nazwami, o tyle co jakiś czas trafia nam się taki, wiecie, kwiatek, znaczy kwiatek w cudzysłowie typu właśnie WHPAU3823J2. Te są w ogóle cały czas fajne, te małe zestawiki tutaj mnie kuszą, nie tylko względem na swoją atrakcyjną dla mnie cenę. Nie no, ja obiecuję, że w tej drugiej połowie roku się na Kobi coś na pewno trafi. W pierwszej już obiecywałem, ale nie no, w drugiej już coś kupię, bez kitu. To tak nie może być, prawda, żeby tak fajne kloce tak rzadko były u mnie na kanale, to zdecydowanie nie może tak być. Tutaj jeszcze widzimy, trafiam jakieś nowości. W maju wyszedł nam taki, ale takie nowoczesne to już mnie mało interesują, powiem wam, samoloty. O, Rafale, o, to też byłby ciekawy, telefon dzwonisz. Dzień dobry, Rafale, proszę. On mówi, a ja jestem Robert, a Rafale, proszę. I tak taka rozmowa byłaby ciekawa. Abrams, ale Abrams już był. CH-47 Hinok i Eagle, czyli orzeł. I Apache, o, Apache jest kultowy. Apache jest tak kultowy, że jego bym aż może rozważył. Kto wie. Natomiast Top Gun Maverick to jest coś, co byłoby fajne. W ogóle Top Gun film uwielbiam. Też dawno, można trzeba było odświeżyć, jak w dzieciństwie uwielbiałem, a czy dzisiaj by mi się sprawdził, tego nie wiem. To fajne Top Gun, natomiast cały czas nie jestem miłośnikiem nowych samolotów na tyle, by tutaj jakoś szaleć i biegać. Ten jest fajny, o, tego mógłby wziąć. Jeżeli tu jeszcze był ten główny aktor z Top Guna, to w ogóle, a jeszcze lepsze przy Top Guna był ten, jak to się nazywa, ta parodia Top Guna. No, może dlatego w sumie tak Top Guna lubię, bo to parodia mi się bardziej podobała i przez to Top Gun mi chyba tak był. Chyba tak bym powiedział było, bo no. Okej, okay, mamy Concorda, on był brudatego na recenzji. Seria Pirates nie jest rozwijana, nie rozumiem czemu cały czas dwa zestawy takie trochę niedobitki tam się pałętają. Seria Action Town również nie widzę żadnej niestety nowości. No i mamy koniec katalogu i powiem wam szczerze, troszkę jestem zawiedziony, bo fajnie, że ta wojna jest i tak, znaczy nie fajnie, jeżeli jest wojna, ale fajnie, że mają te zestawy wojenne, ale kurczę, czemu nie rozwijane są inne serie? Czemu, jeżeli możemy robić piratów, a wiemy, że cały świat chce piratów, z Lego przynajmniej, więc może z Kobi też by siadły, czemu nie pójdziemy troszkę w tą stronę, czemu jakieś kasle się nie ukazują i z serii, wszystkich poza wojnami nie mamy żadnej właściwie nowości, a wręcz mamy zwijanie się trochę i to mnie troszkę martwi, ale zobaczymy, moi drodzy. Katalog jest dostępny już na oficjalnej stronie Kobi, jak widzimy, trochę nowości mamy, to już czekamy na katalog Lego jeszcze, więc... A oczywiście to jest zupełnie coś innego, ale może też, jak Lego ogląda ten film, to się ogarnie teraz i rzuci go już jutro, żebym mógł go nagrać i też rzucić.
Ja wam dziękuję, że byliście ze mną, że oglądaliście ten kolejny katalog. W sumie teraz wyjdzie trochę nowości, więc może poszukamy sobie po necie innych katalogów jeszcze i powrzucamy tutaj, co się będzie działo w świecie klockowym, kto tam wydaje katalogi. Co o tym sądzicie? Napiszcie mi w komentarzu. Ja się dzisiaj z wami żegnam, zapraszając was do zostawienia tradycyjnie subskrybencji i nadrobienia innych filmów, ponieważ myślę, że macie czas, bo już chyba do szkoły nie chodzicie, nie? Znaczy od dawna nie chodzicie. Dobra, oglądajcie. Bye!